Zadanie drugie. Wiadomo, że x do trzeciej równa się 5. Wtedy 2x do trzeciej równa się 25. W punkcie A weźmy najpierw dane równanie w treści w zadaniu i tak, aby otrzymać dwójkę przy x do trzeciej, pomnożmy całe równanie przez 2. Wówczas z lewej strony otrzymamy wyrażenie równe wyrażeniu, które jest w punkcie A, ale z prawej strony niestety nie uzyskamy tej samej wartości liczbowej. Dlatego zaznaczamy fałsz. W punkcie B weźmy sobie ponownie dane równanie, ono jest prawdziwe, z założenia. I teraz chcemy uzyskać x do dziewiątej. Aby uzyskać x do dziewiątej, należy takie całe równanie stronami spotęgować do potęgi trzeciej. Czyli bierzemy lewą stronę do potęgi 3 i prawą stronę do potęgi 3. Tutaj nawias zastępuje nam mnożenie i 3 razy 3 daje nam właśnie w potędze 9. Widzisz, mamy już lewą stronę, ale 5 do trzeciej to jest 125, więc znowu nie mamy liczby równej z prawej strony. Zaznaczamy fałsz. Teraz spójrzmy na punkt C. Myślę, że widać, że jeżeli sześcian zamienimy na pierwiastek sześcienny z liczby z prawej strony, no to właśnie otrzymamy takie równanie. No i to równanie jest oczywiście prawdziwe.